Dobra, jeśli wszyscy będą patrzyli w tę stronę, jak duży możemy mieć ten ekran? No, mogę wcisnąć 35 krzeseł tutaj, co znaczy, że mogę powiesić 150-calowy ekran na tej ścianie. Wow, czyli że duży? No na pewno nie mały. O, Nate! Pepper, kim jest twój dorosły kolega? O, to jest Nate, mój budowlaniec. Nate to jest mój tata... Jake. Miło poznać, Jake. Budowlańcy budują domy i w ogóle. Wiem, co robią budowlańcy. Nate pomaga mi wymyślić, co zrobić, żeby tu zmieścić 50 osób. Ale dlaczego musimy zmieścić 50 osób w naszym salonie? Na premierę nowej kreskówki o niebezpiecznym i kapitanie. Ale się tym jaram. O, wow, czy to Nate budowniczy? Hej, Henry, co tam słychać, człowieniu? Jak widać, wszyscy go znają. Hej, mówicie o premierze kreskówki o kapitanie i niebezpiecznym? Tak, dokładnie. Ale się tym jaram. Na maksa. Nie rozumiem, po co robili kreskówkę o kapitanie i niebezpiecznym. Co? Okej, jak ktoś zasługuje, by o nim zrobić kreskówkę, to... No wiesz, to jest niebezpieczny. I kapitan. Ta, nieważne. Zegarek ci piszczy. Racja, muszę iść do pracy. No, to na razie. Darka, Henryk. A ja będę polerował kręgiel. Dzięki, Charlotte, już damy radę. Jasne, ale komu jest przykro? A, to nasza rodzinna tradycja. Ta, wieszamy to, kiedy tata idzie na spotkanie o pracę. Oho, po co? By go pocieszyć. Że nie dostał tej pracy. Ale jeszcze nie wiecie, czy dostał pracę. Tak, ale no wiesz, jest tak, że w życiu są zwycięzcy i... No wiesz. Ej, to ja skończyłem już matmę. I co? I mogę przepisać angielski. A ja mogę iść do toalety. Ale to dasz ten... dasz angielski zanim pójdziesz? Nie! Chce mi się siku! Czyli dasz jak wrócisz. Dobra, nie ruszać się! O, no co? Kochanie, co się stało? Stały się! Chipsy Frittle! Łap swoje chipsy Frittle i ty łap swoje chipsy Frittle i ty łap swoje chipsy Frittle! Dobra, tato, dlaczego rzucasz w nas chipsami? Odpowiem ci rymując. Gotowi? Róże na górze, lecz czasu nie tracę. Ten gość się cieszy, bo właśnie dostał nową... Tacę? Nie. Piłkę? No weźcie! Bokserki? Nie! Pracę! Dostałem pracę! Dostał pracę? To niemożliwe! No, to wielkie brawa! Ekstra! Brawa! Gratuluję, proszę pana! Ogromnie wam dziękuję! Oto bardzo szczęśliwy tatuś! No dobra, macie tu prywatne, rodzinne święto, a ja bardzo muszę do kibelka, więc... Charlotte, przestań! Jesteś w rodzinie! Siadaj, Charlotte! Zostań tutaj! Nie! Kochanie, a co to za nowa praca? Mianowali mnie kierownikiem projektu w fabryce Frittle! A no to wspaniałe! Ale coś mi się obiło o uszy. W Swellview nie ma już fabryki Frittle. No wiem, bo kapitan i niebezpieczny ją rozwalili. Ej, nie, nie do końca tak było. To nie oni. To oni. Nie. To się stało rok temu. Było fajne, środowe popołudnie. Oglądałem wiadomości, ale w spodniach. Powiedzieli, że kapitan i niebezpieczny zjawili się w fabryce Frittle i wdali się w kłótnię. Każdy kij ma dwa końce. A, słyszałam, że budują nową fabrykę Frittle w Granicowie. Już zbudowali i tam będę pracował. Czekaj, nie przeszkadza ci, że codziennie będziesz dojeżdżał 2 godziny? Nie, cała rodzina przeniesie się do Granicowa. No co wy? Dlaczego nie krzyczycie i nie gratulujecie? Tak było! Aż zacząłeś brecić jak jakiś maniak! Jaki znowu maniak? Granicowo to świetne miejsce do życia. Są tam domy, i drzewa, i biblioteka, i... Tato! Ej!
Proszę! Słuchaj! Tato! Nie przeniesiemy się do Granicowa! Przeniesiemy, zobaczysz. Tato! Dobra, przepraszam was, ale naprawdę muszę się wysikać. Słuchaj, tato! Ja nie przeniosę się do Granicowa! Zamknę się w łazience, aż powiesz, że całkowicie zmieniasz zdanie! Nie, nie, Majper, proszę, nie zamykaj się w łazience! Dobra, to ja idę do ogrodu. Po co? Podlać kwiatki. Henryk, Piper, ja i tata zaraz jedziemy. Jasne, pa. Tanerka, cześć. Piper, chodź pomóc z walizkami. Och, dlaczego Henryk nie może? To chłopak. Bo ojciec musi mu powiedzieć, co ma robić, gdy nas nie będzie. Dobra. Dobra, Henryk, weź telefon. Co mówisz? Telefon. Przekażę ci instrukcje, a ty masz je nagrywać. Dobra, nagrywam. Okej, okay, start. Cześć, nazywam się Jake, tata Hart. Henryku, ja i mama lecimy do Toronto na 3 dni. Pozwól ze mną. Chcę ci coś pokazać. Chodź tędy. Okej. Widzisz? Tak, widzę. To jest mój kolekcjonerski, zdalnie sterowany model z XX wieku. Wow. To nie jest zabawka. Na 100% zabawka. Kiedy nas nie będzie, nie wolno ci się bawić tym autem. Nie chcę się tym bawić. Auto? Nu, nu. Wcale nie chcę. Świetnie. No, teraz mama chce ci coś powiedzieć. Dobrze. Henryk, tu jestem. O. Cześć, mamo. Posłuchaj mnie. Zakładam, że wiesz, co to. Jajko. To jest jajko. Zgadłem? Jest na twardo. Okej. Nie wolno ci go zjeść. Dobra. Ani dotykać. Nie chcę go dotykać. Dobrze. Dobrze dla nas obojga. Słuchaj, Henryk. Tak, tato? Gdy nas nie będzie, żadnych imprez. Nie będzie żadnych imprez. Jedyni goście, których możesz zaprosić, to Charlotte i Jasper. W sumie tylko Charlotte. Ale... mogłeś się chociaż wykąpać przed kolacją. Wiesz, że nie lubię się kąpać, gdy jest mi źle. Przynajmniej możemy zostać w Swellview. Ty się śmiejesz? Nie, wcale. Henryk, nie śmieję się. Wolno. Sorki. Co wy sobie myślicie?